Sponsorem programu jest Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm. Sponsorem audycji jest Experior Transport, zatrudniający polskich kierowców w USA. Sponsorem programu jest Opol Trans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Sponsorem programu jest właściciel lokalu UFO w Opolu. Witajcie w programie Na Osi. Tak jak wszystkie odcinki, również ten przygotowaliśmy z myślą o Was. Oto nasze propozycje na dziś. Pokażemy Wam. Ciężarówkę niezwykłą i jej losy. Pojazdy niemal autonomiczne. Dokonania skani z ubiegłego roku. Najmniejszego z holenderskiej rodziny. Pal maszynę. Nie zabraknie dziś interesujących samochodów i ciekawych, nowatorskich rozwiązań. Zapraszam na stroboskop. Autobus MAN Lion City G nowej generacji, pokazany po raz pierwszy na ubiegłorocznej wystawie w Hanowerze, został wyróżniony nagrodą za innowacyjność przyznawaną przez niemiecką branżę gazową. Pojazd napędza silnik zasilany gazem, w tym także biogazem, w połączeniu z modułem hybrydowym. To właśnie ta innowacyjna koncepcja spotkała się z uznaniem jurorów, którzy docenili zarówno ekonomikę eksploatacji, jak i wysoki poziom ekologii autobusu. Konkurs, któremu patronuje federalny minister do spraw badań, organizowany jest od 20 lat, a wyróżnia się w nim najlepsze rozwiązania dotyczące wykorzystania błękitnego paliwa. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku Rada Unii Europejskiej poparła pakiet mobilności, a w styczniu Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego w kolejnym etapie prac nad tymi regulacjami odrzuciła niektóre propozycje. Dalsza procedura obracać się więc będzie wokół dostępu do rynku, a w tym kabotażu. Piotr Szymański, reprezentujący w Brukseli ZMPD, uważa, że to w jakiejś mierze nasz sukces, ale nie widzi powodów do radości. Zamiast oczekiwanego kompromisu doszło do bezprecedensowej sytuacji, ocenia prezes ZMPD Jan Buczek, ubolewając, że nie ma zgody wśród europarlamentarzystów w tak ważnej dla transportu sprawie. W komentarzu Kamila Wolańskiego, eksperta Ogólnopolskiego Centrum Rozliczeń Kierowców, pojawia się wątpliwość, czy państwa zachodnie, dopuszczając do odrzucenia dwóch raportów, nie postawiły jedynie zasłony dymnej. Ogólnie przeważa opinia o sytuacji patowej, spowodowanej przez rozerwanie pakietu rozpatrywanego dotychczas jako całość na zmiany poszczególnych aktów prawnych. Zamieszanie i chaos będą więc nadal trwały, a ponieważ za kilka miesięcy są wybory do Europarlamentu, to dość powszechne jest przypuszczenie, że w obecnej kadencji rozwiązania problemu nie będzie. Nowi posłowie mogą mieć zupełnie inny pogląd na te problemy i cały korowód rozpocznie się od nowa. Na tym tle pojawia się obawa, że Francja i Niemcy mogą już teraz zechcieć rygorystycznie egzekwować swoje krajowe przepisy. Jednym słowem, chyba wpadliśmy z deszczu pod rynnę. Dwadzieścia lat temu, 13 lutego 1998 roku, z taśmy fabryki samochodów ciężarowych w Lublinie zjechał ostatni egzemplarz Żuka. Auto produkowano przez 39 lat, w ciągu których wytworzono ponad 587 tysięcy pojazdów. Liczne podzespoły zapożyczono z Warszawy M20, ale w ciągu niemal 4 dziesięcioleci wytwarzania tego modelu poddano go wielu modernizacjom. Dziś Żuka w rozmaitych odmianach spotkać można na zlotach miłośników pojazdów zabytkowych. DAF obrał strategię ewolucji swoich pojazdów, a rozwiązania zastosowane we flagowym XF przeszczepia do innych aut. Zobaczcie LF-a Pure Excellence.
Przeobrażenie, jakim DAF poddał swoje ciężarówki z serii XF i CF, sięgnęły ostatnio modelu LF, który tak jak więksi bracia zyskał przydomek Pure Excellence. Taki właśnie pojazd trafił do naszej redakcji, a my ochoczo zabraliśmy się za jego testowanie, aby ustalić co, jak i gdzie zmieniono. Nasz LF wyposażony został w znaną jednostkę Packard PX5, która z 4,5 litra objętości generuje 210 koni mocy. Warto zwrócić uwagę na godną wartość momentu obrotowego. 850 Nm dostępne jest już od 1200 obrotów na minutę. Silnik spełnia oczywiście normę Euro 6, m.in. dzięki technologii SCR, a płynności narastania momentu sprzyja sprężarka o zmiennej geometrii i zaawansowana elektronika sterująca. Przeniesienie siły napędzającej pojazd powierzono z automatyzowanej sześciobiegowej skrzyni Astronic z funkcją wspomagania ruszania pod górę. Zostawmy już zespół napędowy, bo jak wspomnieliśmy wcześniej, nie jest on nam zupełnie obcy, a zajmijmy się nowinkami, które według producenta mają sprawić, że auto będzie jeszcze oszczędniejsze i łagodniejsze dla środowiska, wygodniejsze w eksploatacji oraz dostępne w szerszej gamie konfiguracji. Zacznijmy od efektywności i ekologii, które potraktowano zgodnie z DAF-owską filozofią Transport Efficiency. Jednym z jej podstawowych założeń jest redukcja spalania mająca niebagatelny wpływ na ekonomikę eksploatacji i ilość wydalanych do środowiska spalin. W testowanym LF-ie znalazła się opływowa zabudowa z obniżonym w przedniej części dachem. Wypada przypomnieć, że to autorskie rozwiązanie DAF-a, nazwane Aerobody, obniża opory powietrza, do czego przyczyniają się też spoiler dachowy i osłony boczne. Łącznie deklarowane przez producenta zmniejszenie apetytu na paliwo wynosi 4%. Skoro padło słowo zabudowa, wspomnieć trzeba, że konstruktorzy pochylili się nad ułatwieniem pracy firmom montującym różne nadwozia. Powiększono ilość dostępnych modułów mocowania, oferowana jest też szersza paleta rozstawów osi i tylnych zwisów, co daje większą swobodę doboru rozmaitych zabudów. Nasz DAF woził na grzbiecie furgon ze sztywnymi ścianami wyposażony w hydrauliczną windę załadowczą. Do zastosowań dystrybucyjnych to wręcz wyposażenie niezbędne, znacznie upraszczające wszelkie czynności przeładunkowe, a przy tym oszczędzające siły fizyczne. Z kolei troska o ładunek widoczna była w układzie zawieszenia, bo z przodu zastosowano resory, a z tyłu poduszki pneumatyczne, więc nawet delikatniejsze przedmioty nie powinny być narażone na jakikolwiek uszczerbek. Szczególnie, że łatwo je odpowiednio na czas jazdy zabezpieczyć dzięki listwom kotwicznym do mocowania ładunku. Skoro już o fracht możemy być spokojni, to zajrzyjmy teraz do wnętrza kabiny Day Cab na stanowisko pracy kierowcy. Atrakcyjnie wyglądająca i bogato wyposażona deska rozdzielcza jest ergonomicznie rozplanowana. Pracę ułatwia regulowana wielofunkcyjna kierownica wyposażona w przełączniki umożliwiające sterowanie m.in. tempomatem czy hamulcem silnikowym. Godna podkreślenia jest wygoda pneumatycznie zawieszonego fotela i szerokie możliwości jego ustawienia. A nam dodatkowo niezwykle spodobał się wydajny układ klimatyzacji, szybko sprowadzający temperaturę wnętrza do odpowiedniego poziomu. W takich warunkach można komfortowo pracować, co z pewnością przełoży się na bezpieczeństwo jazdy, której tempo będzie przy tym całkiem niezłe, bo samochód ma tylną oś o przełożeniu 3:31:1, a więc szybszą. Ale ta nowinka ma też drugie, chyba jeszcze ważniejsze oblicze, bo powoduje, że przy prędkości podróżnej silnik kręci się z prędkością niższą nawet o 200 obrotów na minutę. Spada więc wytwarzany przez jednostkę napędową hałas, a sumaryczny zysk na optymalizacji układu napędowego może sięgać 6% zaoszczędzonego paliwa. Podsumowując nasze krótkie tête-à-tête z nowym DAF-em LF, warto jeszcze wspomnieć o przeszczepionych do niego z większych braci układach pozwalających sprawnie zarządzać flotą, czy też wspomagać pracę kierowcy pod kątem ekonomicznej jazdy. Ten konkretny samochód wyposażono też w adaptacyjny tempomat oraz asystenta pasa ruchu. Dopiero mając taką wiedzę, możemy sądzić, że uzyskaliśmy w miarę pełny obraz dobrze skomponowanej ciężarówki dystrybucyjnej. Auto będzie sprawnie poruszać się zarówno po obszarach zurbanizowanych, jak i w trasie, cechując się przy tym wysoką efektywnością, niskim poziomem emisji spalin i ponadprzeciętnym komfortem pracy kierowcy.
Jak widać, linia Pure Excellence objęła wszystkie modele DAF-a. A my zajrzymy teraz do Scania, aby sprawdzić, jak tam minął ubiegły rok. Scania 2017 rok zakończyła m.in. odebraniem statuetki Master Truck of the Year. Czym zapisał się dla tej zacnej marki ubiegły 2018 rok? Utrwalaniem rodziny XT na rynku. Najnowsza propozycja marki została ciepło przyjęta w budownictwie, leśnictwie i pożarnictwie. Ale to nie jedyne sukcesy, bo Szwedom udało się też otworzyć nową fabrykę. Nam z kolei udało się przetestować model o mocy 520 koni. Piękny, luksusowy ciągnik wyposażony był m.in. w pilota kontrolującego oświetlenie zewnętrzne oraz legendarną V8. Wnętrze podrasowano elementami w kolorze kabiny, oprzyciem kierownicy, obwódką zegarów oraz emblematem V8. Takie auto to nie tylko inwestycja na teraz, ale i na przyszłość. Za kilka lat będzie to cenny oldtimer. Równie piękne były Scanie wizytujące zlot Mastertruck. Silna ekipa fanów tej marki to stały element imprezy. I chociaż zwycięzcą zlotu w kategorii pomoc drogowa okazała się niemłoda Scania P410 z firmy Lechmot, to faktycznie była najlepszą wizytówką marki według zasady stara, ale jara. Trzyosiowa autolaweta, oprócz holowania rozbitków, może na grzbiet zabrać nawet wózek widłowy lub lekką maszynę samobieżną. Ale nie tylko klasyki są godne tuningu. Nowe Scanie też są przykładem podatności na takie zabiegi. Popatrzcie choćby na Miasto Grzechu z firmy Repiński. Czarna jak węgiel maszyna w motywach filmowych prezentowała się równie atrakcyjnie jak nieco starsza autolaweta. Natomiast na wystawie pojazdów użytkowych w Hanowerze Scania zaskoczyła zwiedzających i konkurentów swoją plug-inową hybrydą. Odwiedzający targi mogli zobaczyć 7 pojazdów ciężarowych w hali oraz 3 na terenie zewnętrznym. Dodatkowo zaprezentowane zostały autobusy, w tym zasilane LNG. Napędy hybrydowe, łączące dwa alternatywne rozwiązania, to silnik elektryczny oraz spalinowy zasilany HVO, czyli uwodornionym olejem roślinnym. Promiejska Scania hybrydowa wyposażona została w nową kabinę typu L, dedykowaną dystrybucji, straży pożarnej i firmom komunalnym. Wszystkim tym, którzy często muszą do niej wchodzić i wychodzić. Przy okazji warto wspomnieć o zmianach, jakie zaszły w grupie firm, do której należy Scania. Koncern Volkswagen postanowił wyodrębnić ciężarowo-autobusową część pod zupełnie nową marką Traton Group, w skład której wchodzą firmy MAN, Scania, Rio oraz Volkswagen Caminos Eonibus. Do czerwca 2018 roku marki należały do Volkswagen Truck & Bus. Uznano jednak, że należy je wyodrębnić. Nazwa grupy pochodzi od słów transport, tonaż i dynamika. W ten sposób Traton chce zostać globalnym producentem pojazdów użytkowych. Łączenie marek pojazdów użytkowych pod jednym dachem pozwala na silniejsze skoncentrowanie się na konkretnych celach, zakupach i rozwoju technologii. W przyszłości zespoły inżynierów MANA i Scania opracują elementy układów napędowych, wspólne platformy dla silników, przekładni, osi i układów oczyszczania spalin w celu dopasowania do danej marki. Globalna ekspansja grupy Traton obejmuje strategiczne partnerstwo z amerykańskim producentem pojazdów użytkowych Navistar International Corporation. Volkswagen Truck & Bus nabył 16,6% udziałów w Navistar w ramach podwyższenia kapitału. Po zakończeniu tej transakcji spółka Traton uzyskała dostęp do ważnego rynku północnoamerykańskiego, na którym grupa nie jest jeszcze reprezentowana. Trzeba przyznać, że u Scania rok 2018 był wyjątkowy.
przeglądem wydarzeń u Scani kończymy remanenty u producentów ciężarówek. Teraz zapraszam do Mana i jego niemal autonomicznych pojazdów. Zobaczcie. Do celu, któremu na imię autonomiczna ciężarówka podążać można różnymi drogami. Zobaczmy, jakie drogowskazy na swoim szlaku ustawił Man i co osiągnął przez ostatnie kilka lat. Jednym z przykładów jest bezzałogowy pojazd zabezpieczający testowany na autostradach w Hesji. Jego zadaniem jest sygnalizowanie robót drogowych i niedopuszczenie do najechania na pracującą ekipę. Ciężarówka powstała w ramach projektu badawczego pod nazwą AFAS we współpracy z 7 partnerami, przedsiębiorstwami przemysłowymi, placówkami naukowo-badawczymi i administracją federalną. Samochód zbudowano na bazie podzespołów seryjnych, a zastosowane w nim wyposażenie odpowiada m.in. za identyfikację obiektów, pasów jezdni i wolnej przestrzeni. Zamontowano w nim też układ bezprzewodowej transmisji danych komunikujący się z poprzedzającym pojazdem roboczym. Dzięki czemu ta swoista tylna straż porusza się autonomicznie, utrzymując odległość i tempo jazdy. Inżynierowie Mana dają tą konstrukcją nadzieję na zmniejszenie zagrożenia pracowników drogowych prowadzących roboty w trybie mobilnym. Za to niezwykle innowacyjne, zwiększające bezpieczeństwo rozwiązanie firma Man Truck & Bus została wyróżniona nagrodą Truck Innovation Award, którą jury konkursu International Truck of the Year przyznało po raz pierwszy w ramach targów IAA 2018. Innym osiągnięciem koncernu jest coraz bardziej zaawansowany projekt platuningu, co oznacza zautomatyzowany konwój pojazdów. Prace badawcze i testy trwają już od kilku lat, owocując coraz doskonalszymi rezultatami. Jedna z prób dowiodła, że metoda może być zastosowana do ciężarówek różnych marek. Brały w niej udział Man i Scania, jako należące od niedawna do grupy Traton, uformowanej pod skrzydłami Volkswagena. Wyjaśnijmy pokrótce, na czym ów platuning polega. Potrzebne są co najmniej dwie ciężarówki, które sprzęga się tak zwanym elektronicznym dyszlem. Oczywiście konwój może liczyć więcej aut, ale zawsze to pierwszy samochód ustawia prędkość i kierunek, a kolejne automatycznie dostosowują się do jego ruchu. Korzyści z tego jest co najmniej kilka. Elektronika dba o bezpieczeństwo ruchu, co pozwala zmniejszyć odstępy między pojazdami, a więc sprzężony konwój zajmuje krótszy odcinek drogi. Bliższe odległości pomiędzy ciężarówkami sprawiają, że druga i ewentualnie kolejne poruszają się w utworzonym przez przewodnika korytarzu powietrznym. Spadają opory powietrza, niższe jest więc spalanie i emisja spalin. Trwające obecnie testy zautomatyzowanych konwojów mają pokazać, jaki wpływ na kierowców ma nowa technologia, a zdobyta wiedza na temat digitalizacji miejsca pracy może zaowocować kolejnymi projektami. Wreszcie na koniec wypada powiedzieć, że jest też MAN w pełni autonomiczny, próbowany w warunkach normalnej eksploatacji we współpracy z jednym z hamburskich terminali kontenerowych. Jak widać, era zautomatyzowanych ciężarówek bez kierowcy zdaje się być bliższa, niż się spodziewamy. Być może autonomiczne pojazdy pojawią się szybciej, niż się tego spodziewamy. Czas teraz na małą przerwę. Zaraz po niej zobaczycie. Życiorys pojazdu nietypowego. Wracamy za moment. Sponsorem programu jest Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm. Sponsorem audycji jest Experior Transport, zatrudniający polskich kierowców w USA. Sponsorem programu jest Opol Trans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Sponsorem programu jest właściciel lokalu UFO w Opolu. Ten samochód skonstruowano z bardzo konkretnym nastawieniem i trzeba przyznać, że świetnie pasuje do powierzonej mu roli.
Zobaczmy kilka faktów z dziejów Mercedesa Econica. Niektóre branże potrzebują dedykowanych pojazdów ciężarowych o mocno zmienionych podwoziach, a nawet kabinach. Przykładem są usługi komunalne, a dokładniej wywóz śmieci. Już 40 lat temu Anglicy zaczęli budować śmieciarki o obniżonej kabinie, przypominającej autobus. Pomysł podchwycił Mercedes, który w 1998 roku zaprezentował światu model Econic. Zbudowano go, wykorzystując dwa podwozia z autobusu Citaro i z typowej ciężarówki. Pierwsze wrażenia, mówiąc oględnie, były różne. Po co to? Na co to? Komu? Problemem była też cena. 20% wyższa niż standardowy pojazd. Także drogi był, ale fajny. Ergonomia tak, ale tworzywowa kabina wydawała się oderwana od rzeczywistości. Natomiast mimo tej brzydoty pojazd można uważać za prekursora seryjnie produkowanego pojazdu ciężarowego do zastosowań miejskich. Z założenia pojazd przeznaczony był do wykorzystania przez komunalkę. Dlatego też tam stosowane były moce od 238 do 354 koni mechanicznych. Silniki w pojazdach współpracowały z automatycznymi skrzyniami biegów. Były też stosowane napędy gazowe. Od samego początku oferowano dwie wysokości kabiny. Z tą niższą budowano tak zwane nosorożce, czyli pojazdy przystosowane do załadunku odpadów od przodu. Wygoda wchodzenia i wychodzenia śmieciarzy do dzisiaj jest wyjątkowa. Tak samo jak i drzwi rodem z autobusu. Jedyne, na co trzeba uważać przy wysiadaniu, to lusterko. Można z nim się zderzyć twarzą. A co? Bolało. Było siedzieć na miejscu grzecznie. Mimo wspomnianego lusterka, z biegiem czasu fanów Econica zaczęło przybywać. Pierwsi pokochali go komunalnicy, potem służby lotniskowe. Dzięki niskiej kabinie Econic przyjął się na lotniskach. Bardzo często mieści się pod skrzydłami samolotów, dostarczając paliwo. Często też zaopatruje samoloty w catering. Econica też polubili strażacy, bo z takiej kabiny łatwiej szybko wybiec do akcji. A nad niską kabiną też z łatwością mieści się drabina strażacka czy też podnośnik. Mercedes szybko podłapał, że cieszy się to rozwiązanie taką popularnością. Zaczął stosować napędy 4x2, 6x4, a także Tridem 8x4. To otworzyło drogę do nowych zastosowań. Na szczęście Mercedes nie ograniczył oferty tylko do pojazdów komunalnych. Pojawiły się też inne wersje. Hakowce, bramowce, cysterny i szambiarki. Nadwozia do dystrybucji napojów i chłodnicze. Z przyczyn naturalnych zakochali się w nim Anglicy, przyzwyczajeni do takich kabin. Proponując zabudowy typu betonomieszarka czy skrzynia samowyładowcza, tak wykonane pojazdy zdobywały liczne nagrody za ochronę pieszych czy rowerzystów. Econic idealnie wpisuje się w życie dużych aglomeracji, gdzie może być wszystkim dla wszystkich, nawet pojazdem do ewakuacji źle zaparkowanych samochodów. Econic odnalazł się także jako ciągnik siodłowy. Ale nie w dalekobieżnym, tylko w miejskim. Zaraz. Czy my ciągle mówimy o tym samym samochodzie, czy może chcesz mnie grubo nabrać? Spokojnie, coś w tym jest. Owszem, można użyć klasycznego ciągnika z dzienną kabiną, ale jest ona zamontowana wysoko. To przy wielokrotnym wsiadaniu i wysiadaniu jest nie tylko męczące, ale i niebezpieczne. Kierowcy się starzeją,
a młodych chętnych do tej roboty brakuje, zwłaszcza w krajach zachodniej Europy. Ekonik wyprzedził więc swoje czasy pod względem socjalnym. Czy naprawdę nie można się bez niego obyć? Przewoźnicy i firmy usługowe z wielkich aglomeracji miejskich, takich jak Londyn, Berlin czy Paryż, uważają, że nie. Wielu takich operatorów nie opuszcza nawet granic miasta. Nie potrzebują zatem oni setek koni mocy ani kabin sypialnych. Często w kabinie poza kierowcą znajdują się ładowacze kontenerów, monterzy, jak też inni pracownicy z firmy. Często się zatrzymują w ruchu ulicznym, więc automatyczna skrzynia biegów jest naturalną potrzebą w tych pojazdach. Niskie zawieszenie, niski próg, jak w autobusie można powiedzieć, to po prostu ułatwienie dla załogi, która musi wysiadać, wsiadać, wysiadać, wsiadać wielokrotnie w ciągu dnia. Liczyłeś, jaka to droga? Bo ja tak. Faktycznie, kabina umieszczona o 60 cm wyżej, przy 50 wejściach dziennie, to 6600 metrów wspinaczki w górę rocznie. To tyle, ile wynosi wysokość Mera Peak, himalajskiego szczytu niedaleko Monteverestu. Ilu ładowaczy pojemników odpadów każdego roku wspina się na taką górę? Tylu, ilu nie jeździ ekonikiem. Ekonika doceniają także kierowcy pracujący w pojedynkę. Mają doskonałą widoczność z szoferki oraz bardzo wygodną możliwość wychodzenia z kabiny od strony chodnika. Bezpieczeństwo zapewniają też autobusowe drzwi, bo żaden pieszy nimi nie dostanie. Najpierw lusterkiem, potem drzwiami. Kto cię tak załatwił? Podpadłeś śmieciarzom z ekonika? Zostawmy pracowników komunalnych. Mówiliście o betonomieszarkach i wywrotkach. Czy ekonik nadaje się do takiej roli? W terenie zurbanizowanym ekonik absolutnie nie potrzebuje napędu na wszystkie koła, przez co ma większą ładowność. A większa ładowność jest potrzebna, aby w krótszym czasie wykonać zlecenie w wielu zakorkowanych aglomeracjach. Tak to sobie tłumaczysz, gdy wjeżdżasz pod zakaz przeładowaną furą. Zły szofer, zły! Pomimo sporów, w tym roku ekonik obchodzi 20-lecie i pozytywnie zdał egzamin zawodowy. Czego byście chcieli od niego w kolejnej 20-latce? Wersji elektrycznej, bo gazowa i hybrydowa już są. Jeżeli już nie mógłby być brzydszy, to chociaż kabiny załogowej z drugą parą drzwi, która przydałaby się większym ekipom. A ja oczekuję, żeby schudł do 12 ton DMC. A ty? Do ilu ton już schudłeś, że czepiasz się ekonika? Zmiany stylisty, bo obecny wizerunek ekonika jest najgorszy w historii. Wygląda ociężale, nie przymierzając jak jakaś modliszka. Ty też nie lepiej się prezentujesz. Może pora zmienić już stylistę? Obecny wizerunek ekonika to pewna pozycja na rynku. Niepewny los ekonika 20 lat temu to już przeszłość. Ciężarówkę lubi cała Europa, a nawet Polska. Rośnie liczba zastosowań tego udanego pojazdu. Dowodem słuszności koncepcji są podobne pomysły konkurentów ekonika. Określenie podobne jest jak najbardziej stosowne, bo ich propozycje są bardziej lub mniej udane. Renault Access to brat bliźniak angielskiego Denisa i jest znany tylko na Wyspach i we Francji. A Volvo FE i najnowsza Scania L do pełnego sukcesu mają jeszcze długą drogę. Czas pokaże, jak wytrzymają poziom i popularność wyznaczoną przez ekonika. Tą ciekawą historią kończymy już ten odcinek, a w następnym zobaczycie. Życiorys DAFA CF. Skanie w hołdzie dla lotników. Felieton o przewoźniczych sprawach. Volvo na baterie. Zapraszam wszystkich do jak najczęstszego odwiedzania naszej strony internetowej i profilu na Facebooku. Tym sposobem będziecie na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w branży i w programie Na Osi. A kto jeszcze nie ma naszego
master trackowo na osiowego kalendarza, niech czym prędzej zajrzy na stację Nevada Center lub do najbliższego oddziału Opel Transu. Adresy sklepów znajdziecie na naszej i Opel Transowej stronie internetowej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Idzie sobie baca przez miasto i ciągnie za sobą taki łańcuch, nie? Taki jak się krowy kiedyś pasało na nich, nie? No i podchodzi do niego milicjant i... Stop, baco, nie, proszę się zatrzymać. Dlaczego wyciągniecie ten łańcuch? A baca na to, a co, mam go pchać? Sponsorem programu był właściciel lokalu UFO w Opolu. Sponsorem programu był Opol Trans, sieć hurtowni motoryzacyjnych. Sponsorem audycji był Experior Transport, zatrudniający polskich kierowców w USA. Sponsorem programu było Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm.